Po wielu próbach miesiąca w końcu wracamy do robienia matur. Nie jest to proste, ale no, zawitaliśmy do Słupska, żeby spotkać się z Karolem Gruszeckim z drużyny Energii Czarny Słupsk i przystąpimy do koszykarskiej matury. Pamiętasz swoją taką prawdziwą maturę? Jeszcze trochę pamiętam, 7 lat temu, ale dzisiaj mniej zdenerwowany. A tam był stres wtedy faktycznie, czy tak na spokojnie? Trochę było, wiadomo, pierwszy raz to. A widziałeś to, co zrobił Saba Kowalczyk w tym naszym pierwszym odcinku? Wiesz, czego się spodziewać? Trochę widziałem, wiem, czego się spodziewać. Tak, boisz się? Zobaczymy, jak to będzie. To zaczynam. W SMS-ie warszawskim powodzenia. Widać czerwony, sauna działa. Sauna działa. Teraz będzie na was. Hello. Thank you.
miało być, Matysia. No dobra, to drugi odcinek koszykarskiej matury za nami. Początek był łatwy, później było troszeczkę pod górkę, ale tymi trójkami nadrobiłeś, no i ta połówka. No wiadomo, mocniejsze słabsze strony, kilka ćwiczeń się nie spodziewałem. Jakich? Na przykład tutaj ostatnie stanie na jednej nodze. Myślę, że z rzutów z pół dystansu też powinno być dobrze. A ta połówka to... My nie płacimy za takie rzuty, niestety. Jest dużo punktów, ale w gotówce to niestety na sorry. No drużynowo my sobie tutaj odbijamy tymi rzutami, więc nic się nie stało. I tak generalnie spodziewałeś się, trudne te ćwiczenia, łatwe, niełatwe, twoim zdaniem? Standardowe, no to jest fundamenty koszykówki, myślę, że coś, co się ćwiczy na co dzień. Matura, no, zdana, no to już jest pewne. Dzięki.